Ameryka podziela nasze stanowisko. Ameryka też wzywa Niemcy do zwiększenia wydatków na armię. Czy właśnie kwestia finansowania armii też będzie tematem tych rozmów? I zastanawiam się, jaki będzie efekt, nie mówię po samej konferencji, ale jaki to będzie efekt dyplomatyczny za jakiś czas tego, że Stany Zjednoczone bardzo mocno wymuszają na krajach zachodniej Europy na to, żeby więcej wydawały na obronność. Trzeba powiedzieć, że to nie jest wymuszanie czegoś, co jest wdziwisie amerykańskim, ponieważ kraje NATO przyjęły suwerennie, podjęły taką decyzję, że progiem wydatków na obronę we wszystkich państwach natowskich jest 2%. I bardzo nieliczne kraje spełniają to, do czego same się zobowiązały, więc Amerykanie chcą i naciskają na to, żeby kraje wypełniły swoje zobowiązania, takie jak Niemcy, jak wiele innych. Generalnie cała Europa Zachodnia nie wypełnia tych zobowiązań, na wschodzie jest to dużo, dużo lepiej. Więc tak zdecydowanie Amerykanie wykorzystują każdą okazję i każde forum międzynarodowe do tego, żeby swoich sojuszników skłaniać do większych wydatków zbrojeniowych. I trzeba przyznać, że mają w tym całkowitą rację, dlatego że no, trzeba jednak liczyć na siebie w tak ważnej kwestii jak obrona, a dopiero w drugiej kolejności na sojuszników. I tutaj troszeczkę takie państwa jak Niemcy, mówiąc nieco kolokwialnie, ale wykorzystują nas, a także inne państwa wschodniej flanki NATO jako osłonę i Amerykanów jako ostateczny argument militarny, a same no nie bardzo chcą łożyć. SPD na przykład jest zupełnie przeciwne wydatkom, wzrostowi wydatków zbrojeniowych, Hadecja nieco inaczej, bo chciała docelowo doprowadzić do 2%, no ale będzie wielka koalicja prawdopodobnie znowuż, czyli Hadecja i SPD i to stanowisko Hadecji no, najwyraźniej przepadnie, czyli będą być może zwiększone te wydatki, ale nie do poziomu 2%. Jest jeszcze sporo do zrobienia, bo to jest realna potrzeba. Jest to też realne wzmocnienie bezpieczeństwa w Polsce także, bo już mniejsza armia niemiecka paradoksalnie, być może po raz pierwszy w historii, tym dla nas lepiej. Andrzej Talaga, ekspert do spraw Niemiec Warsaw Enterprise Institute. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. Do widzenia. Popołudnie w Polskim Radiu 24. A teraz przenosimy się na Wileńszczyznę. Prezydent Andrzej Duda przebywa z oficjalną wizytą na Litwie. Na miejscu jest Kamil Zalewski, korespondent Polskiego Radia w Wilnie. Dzień dobry. Witam serdecznie. Właściwie znowu dobry wieczór, bo dobry jest, wieczór. Jest ta różnica czasowa, więc... Jest czasowa różnica. 19.11. 19.11 w Wilnie, 18.12 tutaj w Warszawie. Ale moje pytanie brzmi, jakie jest kolejne punkty i drugi dzień wizyty Andrzeja Dudy na Litwie? A to właśnie, wizyta polskiego prezydenta na Litwie to przede wszystkim okazja do wielostronnych rozmów. Prezydent Andrzej Duda spotkał się dzisiaj z szefem Komisji Europejskiej, Jean-Claude'em Junckerem. Poinformował o tym polskich dziennikarzy, szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Pan prezydent usłyszał od przewodniczącego Junckera, że jest zadowolony dzisiaj z formy dialogu między Polską i Komisją Europejską, że ten dialog zmierza we właściwym kierunku, że jest dobrze prowadzony. Przewodniczący Juncker ma nadzieję na to, że sprawa wniosku i tej dyskusji między Komisją Europejską i Polską się rozwinie w sposób pozytywny i że ten dialog zakończy się wspólnym stanowiskiem takim, żeby obie strony zbliżyły się w swoich opiniach, że jest na to szansa, żeby ten dialog przyniósł dobre owoce. Prezydent wyraził z tego powodu zadowolenie i stwierdził, że rzeczywiście będzie także wspierał rząd w dialogu z Komisją Europejską, a Komisja w dialogu z polskim rządem. Też ma nadzieję, że te rozmowy dojdą do szczęśliwego, dobrego finału, czy takiego, który zakończy tę fazę rozmowy w sposób taki, który będzie dla wszystkich satysfakcjonujący. A ta rozmowa także otwarła pewną drogę do tego, żebyśmy mogli mówić o spokojnym, dobrym i zmierzającym we właściwym kierunku dialogu między Komisją Europejską i polskim rządem i to też dobra konkluzja z tej rozmowy. Poza tym w Wilnie prezydent Duda rozmawiał z prezydentem Niemiec, Frankiem Walterem Steinmeierem. Poruszony został m.in. temat reparacji. Mogę potwierdzić, że pan prezydent Steinmeier przyjął zaproszenie do Polski, będzie wraz z nami obchodził stulecie polskiej niepodległości w czerwcu tego roku. Prezydenci także mówili o sprawach europejskich, o tym, co dzisiaj stoi jako wyzwanie przed Unią Europejską, przed przyszłością Europy. Mówiono także właśnie o sytuacji oczywiście także polskich dyskusji dotyczących praworządności, przyszłości tego wniosku Komisji Europejskiej. Także poruszyli kwestię reparacji. Zgodzili się dzisiaj, że ta dyskusja powinna toczyć się w obecnym tempie, że ona toczy się we właściwych ramach. Jutro prezydent Andrzej Duda będzie prowadził rozmowy dwustronne z prezydent Litwy Dalą Grybauskaitę. I jak przypomniał szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski, jest to jego pierwsza oficjalna wizyta na Litwie. Tematów do omówienia jest zatem bardzo dużo.
Jeden blok, oczywisty blok, to zawsze w tych rozmowach to będzie blok dotyczący sytuacji Polaków na Litwie. To jest też bardzo złożony obraz. Jest postęp w niektórych obszarach, rzeczywiście możemy powiedzieć, że także dzięki działalności polskich organizacji tutaj na Litwie udało się osiągnąć postęp. To, co byśmy oczekiwali, zwłaszcza jeśli chodzi o ilość i na przykład polskich placówek oświatowych. I są sprawy, które są nadal do rozwiązania. Jak pan prezydent powiedział, konsekwentne przedstawianie polskiego stanowiska w kontekście wzajemnych interesów Polski i Litwy powinno w tej sprawie dać kolejne dobre rezultaty, bo właśnie istotą jest to, żeby pokazać, jak wiele spraw jest dzisiaj wspólnym interesem Polski i Litwy. Prezydent spotkał się dzisiaj z polskimi inwestorami na Litwie. Jak powiedział Szczerski, Polskę i Litwę łączy wspólnota interesów gospodarczych, co powinno się przełożyć na wspólnotę interesów politycznych. Ważne jest także to, że prezydent będzie oczywiście tutaj rozmawiał również o kwestii Trójmorza, połączeń infrastrukturalnych, bo z kolei Litwie bardzo zależy na moście energetycznym. Nam zależy na tym, żeby Litwa dokończyła swoje inwestycje w zakresie chociażby sieci kolejowej czy drogowej. Rozmowy pomiędzy prezydentem Dudą a prezydent Litwy Dalu Grybauskaitę jutro, a tymczasem Litwa dzisiaj świętuje. 16 lutego 1918 roku w budynku przy ulicy, dzisiejszej ulicy Zamkowej w Wilnie, podpisano akt niepodległości. Koło tego budynku oraz w innych miejscach w Wilnie związanych z wydarzeniami sprzed 100 lat przeszedł dzisiaj rano pochód młodzieży. Można było na nim zobaczyć również polskie flagi. W pochodzie wzięli udział m.in. uczniowie Wileńskiej Szkoły Józefa Ignacego Kraszewskiego. To nasz obowiązek, powiedział Polskiemu Radiu historyk z tej szkoły Waldemar Szełkowski. Pochód młodzieży rozpoczął się przy Wileńskiej katedrze. Jego metą był cmentarz na Rossie. Przed południem do Pałacu Prezydenckiego przyjechali prezydenci Polski, Niemiec, Ukrainy, Łotwy, Estonii, Finlandii, Gruzji i Islandii oraz następczyni szwedzkiego tronu księżna Wiktoria. Do Wilna przyjechali też szefowie unijnych instytucji. No właśnie, między innymi Jean-Claude Juncker i Donald Tusk. Obchody setnej rocznicy odbudowy państwa litewskiego rozpoczęły się w południe. Na wileńskim placu Simonasa Daukantasa odbyła się ceremonia podniesienia flag narodowych trzech państw bałtyckich. Przed pałacem prezydenckim głos zabrała prezydent Litwy Dalia Grybauskaitė. Dziś z wdzięcznością pamiętamy o wszystkich, którzy przyczynili się do ocalenia naszego kraju od zapomnienia. To był niezwykły lot ku przyszłości, do jasności i wolnego świata. Próbowano nas unicestwić, zatrzymać i wymazać siłą jakiekolwiek wspomnienia o pierwszej republice. Do czasu, kiedy naród podniósł się do walki za niepodległość. Prezydent Litwy w swoim przemówieniu mówiła o dumie i sile narodu, a także o tym, że duch narodu nie zostanie ograniczony przez zewnętrzne żądania. Na początku minionego stulecia z wielką nadzieją czekaliśmy na jakąkolwiek oznakę wsparcia. Dziś wiemy, że mamy prawdziwych przyjaciół i sojuszników oraz ich silne wsparcie. Litwa dzisiaj świętuje. Na jednej z głównych ulic w mieście, Alei Gedymina, płoną ogniska pamięci. Wzdłuż zresztą całej alei dzisiaj po południu w całym kraju zabrzmiały dzwony w kościołach. Na placu ratuszowym 100 par zatańczyło polonez. Najważniejsze budynki są oświetlone w barwach litewskiej flagi. W centrum miasta jest tłoczno i hucznie. Z Wilna Kamil Zalewski. Bardzo dziękujemy za relację. Dziękuję również. Popołudnie w Polskim Radiu 24. 40% absolwentów szkół zawodowych ma problem ze znalezieniem zatrudnienia, wynika z informacji Ministerstwa Edukacji. O tym, jak ożywić i dopasować do potrzeb rynku pracy szkoły zawodowe, debatowali dziś członkowie Rady Dialogu Społecznego. Elżbieta Łukowska. Jak zaznaczyła wiceminister edukacji Marzena Michałek, reforma kształcenia zawodowego nie może odbywać się bez udziału pracodawców. Trudno, żeby szkoła skutecznie uczyła do zawodu, jeśli szkoła jest sobie, pracodawca sobie, a samorząd sobie. My stwarzamy ramy, stworzyliśmy dwustopniową szkołę branżową, szkołę, która nie tylko ma zmieniony program, zmienione trochę zawody, ale przede wszystkim daje to, czego oczekują Polacy. Polacy chętniej wysyłają rodzice dzieci do technikum, ponieważ są takie szkoły, które daje ciągłość kształcenia i nie zamyka nikomu drogi. Czyli z jednej strony trafne kształcenie, a z drugiej strony młody człowiek nie może być oddzielony od kształcenia ogólnego. Minister Michałek poinformowała też, że przygotowywane są podstawy programowe, które zapewnią, że uczniowie niektórych szkół branżowych będą je kończyli z prawem jazdy kategorii C. Jesteśmy po rozmowach z branżą transportową i jesteśmy na etapie przygotowywania podstaw programowych, żeby to było możliwe. W tej chwili pracujemy nad tym. Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, minister rodziny i pracy Elżbieta Rafalska podkreślała,
że dla jej resortu przy bardzo dobrej sytuacji na rynku pracy dopasowanie szkolnictwa zawodowego do potrzeb tego rynku ma kluczowe znaczenie. Degradacja tego wykształcenia, które się dokonało przez te wszystkie lata minione, myślę, że to musi nastąpić istotna zmiana. Z Funduszu Pracy jest dofinansowanie do kształcenia młodocianek, nie są to małe pieniądze. OHP na ten cel dostaje 250 milionów, pracodawcy dostają kolejne 287, to jest łącznie 537 milionów złotych na dofinansowanie młodocianek. Minister Rafalska wyjaśniła też, że deficytowe zawody to obecnie betoniarz czy zbrojarz. I to jest poważny problem, gdyż przy rozwijających się inwestycjach takie zawody są niezbędne. 600 tysięcy Polaków jest ciężko uzależnionych od alkoholu. Prawie 2 miliony go nadużywa. Żeby pomóc im wyjść z nałogu i uchronić kolejnych przed alkoholizmem w Polsce, rusza Narodowy Program Trzeźwości. O szczegółach reporterka Polskiego Radia 24 Ewa Wasążnik. Nieformalną koalicję przeciwko alkoholizmowi założyli naukowcy, społecznicy, politycy, samorządowcy i polski episkopat. Dzięki edukacji, informacji i nowelizacji prawa chcą wspólnie zmieniać przyzwyczajenia Polaków, zapowiada profesor Krzysztof Wojciesze. Teraz przed Polakami jest pewien wybór, niełatwy. Czy zmieniać nasze zwyczaje, obyczaje, naszą kulturę w kierunku trzeźwości? Takim zasadniczym, głębokim celem tego programu jest trwała zmiana polskiej kultury, tak aby Polska się nigdy nie kojarzyła z pijaństwem, tak jak obecnie się wielu kojarzy i rodakom, i ludziom na zewnątrz naszego narodu, ale żeby się zawsze kojarzyła z trzeźwością. Praca nad zmianą wzorców kulturowych i przyzwyczajeń ma być rozłożona na całe dekady. Swoją pomoc oferuje Kościół. Ksiądz Marek Dziewiecki uważa, że jego rola w tym przypadku jest nie do przecenienia. Tutaj Kościoła nikt nie zastąpi, dlatego że ani władza państwowa, ani samorządy nie mogą nakazać dobra. Mogą zakazywać zło, mogą ograniczać sprzedaż alkoholu czy narkotyków, mogą ograniczać wiek dostępności. Mogą zakazywać spożywania w miejscach publicznych, natomiast nie mogą nakazywać dobra, nie mogą nikomu nakazać kochaj samego siebie, kochaj twoich bliskich, respektuj, szanuj, a Kościół ma taką możliwość, przyprowadzając do Boga. Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Krzysztof Brzuska liczy, że za wzniosłymi ideami, które są fundamentem zmian, pójdą także konkretne rozwiązania. Tutaj padły słowa o wzmacnianiu tych postaw, a ja mam nadzieję, że to wzmacnianie postaw będzie bardzo mocno wsparte przez decydentów, przez zmiany w prawie, ponieważ same działania związane z pobudzeniem takiej chęci do zmiany postępowania to za mało. Trzeba to wzmocnić. W wielu przypadkach bez zmiany prawa ci, którzy chcą, są bezradni. Wśród propozycji znalazło się m.in. podwyższenie wieku osób legalnie kupujących alkohol i ograniczenie w sprzedaży napojów wyskokowych. Biskup Tadeusz Bronakowski radzi się nad nimi pochylić i potraktować problem poważnie. Nie ma i nie będzie wolności osobistej narodowej bez trzeźwości Polaków. Narodowy Program Trzeźwości wpisuje się w jubileusz polskiej niepodległości. Ewa Wasążnik, Polskie Radio 24. Nowelizacja ustawy o IPN oraz sprawa polskich ekshumacji i upamiętnień na Ukrainie były głównymi tematami rozmów wicepremierów Piotra Glińskiego i Pawła Rozenki. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele resortów dyplomacji. Rozmowy odbywały się w Warszawie, a więcej w materiale Sylwii Białek. Rozmowy trwały 4 godziny, ale będą kontynuowane. Wicepremier Piotr Gliński powiedział, że został zaproszony do Kijowa na następną turę rozmów. Myślę, że w momencie, gdy będziemy gotowi, udam się do Kijowa na spotkanie z wicepremierem Rozenką, mówił minister kultury. Poinformował także, że podczas dzisiejszego spotkania ustalono, jak będzie wyglądał proces dochodzenia do tego, żeby stworzyć warunki dla ekshumacji, inwentaryzacji i pochówku. O tym spotkaniu prezydenci Polski i Ukrainy rozmawiali w grudniu, gdy Andrzej Duda gościł w Charkowie. Ustalono wówczas, że uregulowaniem sytuacji w sprawie polskich ekshumacji na terytorium Ukrainy zajmie się Komisja do Spraw Historycznych, na czele której staną Paweł Rozenko i Piotr Gliński. Spór między Warszawą i Kijowem zaostrzył się w 2017 roku, gdy ukraiński IPN zakazał poszukiwań i ekshumacji szczątków polskich ofiar wojen i konfliktów na terytorium Ukrainy. Zakaz został wydany po zdemontowaniu nielegalnego pomnika UPA w Chruszowicach koło Przemyśla. Politycy rozmawiali także o nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Wicepremier Ukrainy mówił w czasie konferencji prasowej, że władze jego kraju zachowały zimną krew.
po uchwaleniu nowelizacji i nie odpowiedziały podobnymi krokami. Zdaniem Rozenki zmiany w ustawie mogą spowodować negowanie i podważanie praw Ukraińców pracujących w Polsce. My jako держава зобов'язані турбуватися не лише про... My jako przedstawiciele władz ukraińskich będziemy bronić praw naszych obywateli za granicami naszego państwa, między innymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podkreśliliśmy w trakcie dzisiejszych rozmów, że i prezydent Ukrainy, i Rada Najwyższa Ukrainy, i ukraiński rząd po uchwaleniu przez polski parlament i podpisaniu przez prezydenta zmian w Instytucie Pamięci Narodowej zachowali zimną krew. To było zrównoważone stanowisko władz ukraińskich. Nie było żadnych tak zwanych lustrzanych kroków, które by prowadziły do dalszej konfrontacji. Premier Mateusz Morawiecki mówił w radiowej jedynce, że nie wyklucza zmian w ustawie o IPN-ie, jeśli zakwestionuje ją Trybunał Konstytucyjny. Chodzi o doprecyzowanie niejednoznacznych zapisów ustawy. Jeżeli będzie taka konieczność i Trybunał Konstytucyjny tak uzna, to być może nastąpi pewne doprecyzowanie niektórych zapisów w myśl taką, żeby żadni nasi partnerzy, przyjaciele, czy nawet nie do końca przyjaciele, ale ludzie, którzy mogą mieć pewne obawy, jak będzie interpretowana ustawa o IPN-ie, żeby się nie obawiali, że będzie zagrożona swoboda wypowiedzi czy swoboda działań artystycznych. Delegacje polska i ukraińska złożyły kwiaty na cmentarzu prawosławnym na Warszawskiej Woli. Zdaniem Pawła Rozenki takie wydarzenia pokazują, że nas więcej łączy niż dzieli. Sylwia Białek, Polskie Radio. Popołudnie w Polskim Radiu 24. Wielkimi krokami zbliża się tegoroczna edycja końskiego jarmarku w Skaryszewie. Impreza słynęła dotychczas z masowej sprzedaży koni do włoskich i hiszpańskich rzeźni. Władze gminy zapowiedziały ukrócenie takiego rodzaju handlu, ale miłośnicy zwierząt zalecają baczne monitorowanie imprezy. Michał Fedusio. Jarmark koński w Skaryszewie to największy pokaz koni hodowlanych w Europie. Organizacje pozarządowe od lat alarmują, że dochodzi tam do łamania ustawy o ochronie zwierząt. Dotychczas konie pod osłoną nocy były bowiem sprzedawane handlarzom, którzy wysyłali konie na rzeź na południe Europy, gdzie konina cieszy się uznaniem kulinarnym. Na problem zwraca uwagę m.in. poseł Prawa i Sprawiedliwości oraz członek parlamentarnego zespołu przyjaciół zwierząt Krzysztof Czabański. Jego zdaniem koń powinien być uznany za zwierzę towarzyszące, co znacząco mogłoby ukrócić sytuacje, jakie dotychczas miały miejsce w podradomskim Skaryszewie. Jeżeli to by się potwierdziło, no to wniosek jest oczywisty, że takie targowiska powinny być zamykane, nie powinny dostawać zezwoleń na prowadzenie swojej działalności, ale to jest sprawa jednorazowa. Sprawą generalną do rozwiązania jest problem traktowania koni w Polsce i to będzie wymagało i debaty publicznej, i nowych rozwiązań prawnych, ale to jest dopiero przed nami. Debata może się zacząć, powinna szybko. Uregulowania prawne wymagają czasu, nie są takie proste. Rzecz polega na tym, że ze względu na historię naszą, koń jest zwierzęciem specyficznym, w dobrym znaczeniu specyficznym jest jego rola w naszej historii. Ja się opowiadam za tym, żeby był zwierzęciem towarzyszącym i do takiego rozwiązania prawnego będę namawiał swoich koleżanki i kolegów. Mimo że władze gminy Skaryszew oraz Fundacje Prozwierzęce doszły do porozumienia w sprawie ucywilizowania końskich targów, szef Fundacji Viva Cezary Wyszyński również zwraca uwagę na potrzebę systemowego rozwiązania problemu handlu końmi na mięso. Ponieważ sama kwestia Skaryszewa to jest, można śmiało powiedzieć, tylko wierzchołek góry lodowej. Sam Skaryszew, ponieważ sprzedający wiedzą, że tam będzie dużo organizacji, to te warunki, w jakich są te zwierzęta, one są tak naprawdę lepsze niż na innych targach. Wystarczy przejechać się właśnie na południe Polski, Nowy Targ, Jabłonka, Stary Sącz i zobaczyć tam, w jakich warunkach są sprzedawane konie. Tam jest dużo gorzej, ponieważ niestety mniej osób i mniej organizacji się interesuje tamtymi targami, więc myślę, że akcja w Skaryszewie jest jak najbardziej potrzebna, natomiast ona się nie powinna na Skaryszewie kończyć, tylko tak naprawdę od Skaryszewa zaczynać. Jarmark w Skaryszewie rozpocznie się w najbliższy poniedziałek. Według organizacji prozwierzęcych co roku z Polski na rzeź wyjeżdża na południe Europy około 100 tysięcy koni. Dla Polskiego Radio 24 Michał Fedusio. Reklama. Tak, pani Grażynko, to żywe sreberka, ale na wczorajszym spacerze Stosią przemarzła. Także, proszę państwa, słuchowiska. Ja, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej Glipowita. Glipowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Glipowita rozgrzewa i jak smakuje. Zdrowid. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla.
Bo już teraz winogrona jasne, bezpestkowe, tylko 9,99 za kilogram. A brokuły aż 52% taniej. Jedynie złoty 89 za sztukę. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Wszystkie zęby zdrowe. Ale ma pani skłonności do aft. Powinna pani stosować na co dzień pastę do zębów Dezaftonkin. Oprócz tej, której używam? Nie, zamiast. Profilaktyczna pasta Dezaftonkin polecana jest osobom ze skłonnością do aft i innych uszkodzeń w jamie ustnej. Dezaftonkin chroni przed próchnicą, działa antybakteryjnie i łagodzi podrażnienia. Nowość. Pasta do zębów Dezaftonkin. Rekomendowana przez Dezaftan. Żel na afty i drobne urazy. Więcej na www.dezaftan.pl. Polskie Radio zaprasza na wyjątkowy koncert z cyklu To co najpiękniejsze, zima, pod patronatem Rady Mediów Narodowych. Zaczniemy rokowo. Męskie granie Orkiestra 2017 z Brodką, Organkiem i Robuckim. W drugiej części Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Michała Klausy wykona suite na Orkiestrę Estradową Szostakowicza. Sobota, 24 lutego, godzina 19. Studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety na stronie sklep polskieradio.pl lub w kasie przed koncertem. Suchy kaszel. Wybieram Maxi Pulmon. Maxi Pulmon to syrop z podwójnie skoncentrowaną dawką substancji przeciwkaszlowej. Wystarczy bardzo mała ilość syropu, którą łatwo podać dziecku. Maxi Pulmon. Super moc na suchy kaszel. Maxi Pulmon. Butaminatu cytrynia 3 mg na mililitr. Objawowe leczenie nieproduktywnego suchego kaszlu różnego pochodzenia. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Pierwszy trymestr ciąży. Aflofarma. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Ale on może przyjść ten jeden, co to każde niewłaściwie stosowane zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. To zamykać już. No teraz zamkniemy, to pan idzie wodę zakręcić i na grzewnicę przez. No dobrze, dobrze. Radio 24 minęła 18:30, czas na informację dnia. Maja Borkowska, zapraszam. No ten, co na biało to chodzi. Wysłał do sądu wniosek o rozwiązanie stowarzyszenia Duma i Nowoczesność. Członkowie nie, ten kilka miesięcy temu zorganizowali w Wodzisławskim Lesie obchody urodzin Adolfa Hitlera. Śledztwo w sprawie propagowania nazizmu prowadzi Gliwicka Prokuratura Okręgowa. Do tej pory 6 członków stowarzyszenia Duma i Nowoczesność usłyszało zarzuty. Starostwo Wodzisławskie postanowiło wystąpić z wnioskiem o rozwiązanie stowarzyszenia, bo wyjaśnienia organizacji co do działań propagujących nazizm nie były przekonujące. Wniosek o rozwiązanie stowarzyszenia trafił do Gliwickiego Sądu. Za propagowanie faszyzmu lub innego ustroju totalitarnego grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności. Platforma Obywatelska i Nowoczesna przedstawiły w Sejmie wspólny manifest samorządowy Bliżej Ludzi. Według obu ugrupowań obywatele, którzy tworzą wspólnoty samorządowe, powinni decydować w większej liczbie spraw niż obecnie i powinni mieć na te cele znacznie więcej pieniędzy. Poseł Nowoczesnej Adam Szłapka uważa, że wybory samorządowe w tym roku będą jednymi z najważniejszych w historii wolnej Polski, ponieważ będziemy wybierać pomiędzy Polską samorządną i obywatelską, a Polską scentralizowaną. Przygotowaliśmy manifest programowy, minimum programowe Bliżej Ludzi dotyczące wyborów samorządowych. To są postulaty, z którymi Nowoczesna powstawała, to są postulaty, które postuluje od dawna Platforma. Mamy podobną filozofię myślenia o samorządzie. To porozumienie programowe otwiera nam drogę do porozumienia politycznego, które najprawdopodobniej zawrzemy na wybory samorządowe sejmikowe. Poseł PO Jacek Protas wyjaśnia, że hasło Bliżej Ludzi, czyli decentralizacja państwa, oznacza nie tylko likwidację urzędów wojewódzkich i przekazanie władzy samorządom regionalnym, powiatowym i miejskim, ale także wzmocnienie rad dzielnic, osiedli i sołectw. Bliżej ludzi to również przekazywanie części zadań, które dzisiaj realizują samorządy, organizacjom pozarządowym. Bliżej ludzi to także decentralizacja finansów. Chcemy, ażeby dochody z PIT-u i CIT-u zostawały tam, gdzie są wypracowywane, a więc na poziomie samorządów terytorialnych. Będziemy odchodzić od systemu dotacyjno-subwencyjnego na rzecz budowania stabilnych dochodów własnych. 26 stycznia szefowie Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej utworzyli koalicję, by razem wystartować w wyborach samorządowych. Jak mówili, porozumienie ma objąć wybory do sejmików wojewódzkich. Do połowy lutego partie miały przygotować formułę organizacyjną współpracy. Wybory samorządowe odbędą się jesienią. Przetrzymywani w Rosji Ukraińcy, reżyser Ołech Sencow i dziennikarz Roman Suszczenko mogą wrócić do ojczyzny. Ukraina przygotowuje ich wymianę na aresztowanych rosyjskich żołnierzy.
O możliwej wymianie poinformowało Biuro Ukraińskiego Rzecznika Praw Człowieka. Według danych biura strona rosyjska chce, aby za Ołeha Sencowa i Romana Suszczenkę Ukraińcy uwolnili Aleksandra Baranowa i Maksima Odincowa, skazanych przez ukraiński sąd na 13 i 14 lat więzienia za dezercję i przejście na stronę Rosjan. Jeden z Ukraińców, który ma podlegać wymianie, Ołech Sencow, to ukraiński reżyser aresztowany w 2014 roku na Krymie i skazany na 20 lat kolonii karnej za rzekome przygotowywanie zamachów terrorystycznych. Drugi z Ukraińców, Roman Suszczenko, był korespondentem ukraińskiej agencji informacyjnej Ukrinform we Francji. Rosjanie zatrzymali go w 2016 roku w Moskwie i oskarżyli o szpiegostwo. Z Kijowa Paweł Puszko, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Informacje ze sportu. Andrzej Janisz. Hokeiści Kanady po zwycięstwie ze Szwajcarią 5-1 są bez porażki w hokejowym turnieju olimpijskim. Jutro zagrają z także niepokonanymi Czechami. W reprezentacji Kanady występuje Wojtek Wolski. Przegraliśmy ostatni raz, jak graliśmy z nimi, nie? To my będziemy gotowi, będziemy musieli grać tak, jak graliśmy dzisiaj. I wiem, że jutro będziemy oglądali nasze video od tego meczu i będziemy próbowali jeszcze grać lepiej. Włoch Sasza Modolo wygrał trzeci etap kolarskiego wyścigu dookoła Andaluzji. Koszulkę lidera zachował Holender Wout Poels. Siódmy jest czterokrotny zwycięzca Tour de France, Brytyjczyk Chris Froome, a najlepszy z Polaków Łukasz Owsian zajmuje 55. miejsce. Dzisiaj początek 23. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. W Niecieczy Sandecja Nowy Sącz gra z Koroną Kielce. Po 37 minutach jest remis 1-1. Wieczorem w Warszawie Legia zmierzy się ze Śląskiem Wrocław. Napastnik mistrzów Polski i najlepszy strzelec Jarosław Niezgoda podkreśla, że to jego zespół jest faworytem w tym meczu. Śląsk przyjeżdża do nas, my też przegraliśmy na Śląsku, także to jakby się zgadza, że ta każda drużyna jest do ugryzienia. Ale gramy u siebie, jesteśmy faworytem tego spotkania, to my zajmujemy pierwsze miejsce, my jesteśmy mistrzami Polski i to my mamy ugryźć Śląska, nie oni nas. Były prezes szwajcarskiego klubu FC Basel, Bernhard Häusler, został doradcą Legii Warszawa. Jest jednym z najlepszych menadżerów w europejskiej piłce nożnej, powiedział prezes Legii Dariusz Mioduski. Häusler podpisał długoterminową umowę ze stołecznym klubem, będzie zaangażowany w strategiczne projekty. 54-letni Bernhard Häusler przez 14 lat zajmował najwyższe kierownicze stanowiska w FC Basel. W tym czasie klub 11 razy zdobył mistrzostwo Szwajcarii, w tym od 2010 roku 8 razy z rzędu. Także regularnie występował w Lidze Mistrzów, dwukrotnie awansując do 1/8 finału, a w sezonie 2012-2013 doszedł do półfinału Ligi Europejskiej. Serwis gospodarczy. Sylwia Zadrożna, zapraszam. Zatrudnienie w przedsiębiorstwach zwiększyło się w styczniu o 3,8% licząc rok do roku. GUS poinformował też, że przeciętne wynagrodzenie brutto wzrosło w styczniu o 7,3% i wyniosło 4588 zł i 58 groszy. Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego, podkreśla, że płace wzrosły bardziej niż oczekiwano. Tutaj mam rzeczywiście pozytywne zaskoczenie. Ta dynamika utrzymała się na takim samym poziomie jak w grudniu, a oczekiwania były sporo niższe. No i to pokazuje, że rzeczywiście ten ciasny rynek pracy przekłada się na wzrost wynagrodzeń tutaj akurat w sektorze przedsiębiorstw, ale tak naprawdę w całej gospodarce. I możemy spodziewać się również tego, że w związku z tym, że w niektórych branżach no naprawdę ci pracownicy są bardzo poszukiwani i są wręcz podkupywani u konkurencji, to te płace będą nadal przyspieszać. Opublikowane dziś przez GUS dane dotyczą firm, które zatrudniają powyżej 9 pracowników. Mandaty wystawiane przez policję kierowcy mogą już opłacać bezgotówkowo na miejscu wykroczenia. Polacy chętnie korzystają z tej możliwości. Tylko w styczniu policja przyjęła ponad 1100 płatności na kwotę przeszło 133 tysięcy złotych. W urzędach skarbowych jutro i w następną sobotę, a także w ciągu całego przyszłego tygodnia mali przedsiębiorcy będą mogli uzyskać pomoc z zakresu składania jednolitego pliku kontrolnego. Łukasz Kozłowski z Pracodawców RP ocenia, że taka pomoc dla
dla tej grupy jest bardzo ważna. To jest bardzo użyteczne rozwiązanie, zwłaszcza właśnie w sytuacji, kiedy tym systemem objęci są mikroprzedsiębiorcy, ponieważ tym osobom najtrudniej jest także skorzystać z profesjonalnego wsparcia właśnie doradców z zakresu prawa podatkowego czy rachunkowości, dlatego też uzyskanie informacji bezpośrednio właśnie od pracowników administracji skarbowej dla nich może być rzeczą wyjątkową właśnie. Mikroprzedsiębiorcy swój pierwszy jednolity plik kontrolny muszą złożyć do 26 lutego, a więcej wiadomości w serwisie Gospodarka Polskie Radio.pl. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Na zegarach 18:38. Królik w sieci. A więc zdecydowanie królem internetu jest, zresztą ma to w nazwisku, Marcin Królik. Tak, no może na razie tylko królikiem. Dobry wieczór Państwu. Istnieje 5 powodów, dla których Polska i Niemcy powinny dziś blisko współpracować. Na swoim blogu na Salonie 24 stara się to wykazać w kontekście wizyty premiera Mateusza Morawieckiego w Berlinie Igor Jankę. Po pierwsze wzajemna wymiana handlowa, która rośnie. Po drugie dynamicznie rozwijająca się polska gospodarka, która potrzebuje silnego wspólnego rynku ułatwiającego jej ten rozwój. Po trzecie wśród elit niemieckich świadomość konieczności utrzymania i rozwoju Unii Europejskiej jest większa niż gdziekolwiek. Po czwarte, aby utrzymać jedność Unii, Niemcy potrzebują sojuszników zarówno wśród liderów starej, jak i nowej Europy. I wreszcie po piąte, Polska jest bardzo zaangażowanym członkiem NATO, jednym z niewielu państw inwestujących w obronność całe 2% PKB. Rzeczony artykuł Jankiego ukazał się również na łamach Tagesspiegel oraz Rzeczpospolitej. Niektórzy ćwierkający internauci na czele z Dominikiem Tarczyńskim byli natomiast mocno zachwyceni porównaniem przez Morawieckiego podczas spotkania z Angelą Merkel reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce do zmian, jakie miały miejsce w Niemczech. A przypomnijmy, że premier powiedział, że między innymi, iż po zjednoczeniu Niemiec wschodnich i zachodnich nastąpił proces lustracji sędziów i prokuratorów. Niektórym komentatorom, w tym między innymi Bartoszowi T. Wielińskiemu z Gazety Wyborczej, temu samemu, który wsławił się ostatnią zapowiedzią wywiadu z Morawieckim, który to wywiad wczoraj wywołał tyle szumu, nie spodobała się uwaga premiera, że w 1968 roku nie było Polski, tylko komunistyczny reżim, który przeprowadzał antysemickie czystki. Morawiecki mówi w Berlinie o walce o prawdę historyczną, prychnął z obsmakiem redaktor Wieliński. Z kolei inny autor tego zacnego dziennika, któremu nie jest wszystko jedno, Paweł Wroński, pochwalił się na Twitterze tekstem, który wielce zafrapował niektórych czytelników z obu stron naszej przysłowiowej barykady. Wroński, odnosząc się do wczorajszego zatrzymania Władysława Frasyniuka, zaproponował w nim grubą kreskę dla Kaczyńskiego, przekonując, że trzeba budować takie państwo, w którym nikogo z powodów politycznych nie będzie się wyprowadzać w kajdankach, nawet Jarosława Kaczyńskiego. Ogólnie mówiąc, nie wszyscy w Wyborczej z tym tekstem się zgadzają, uchylił w swoim twicie drzwi do redakcyjnej kuchni naczelskiej redaktor Wroński. No cóż, nie tylko w Wyborczej, sądząc po niektórych przynajmniej komentarzach, zarówno na jego Twitterze, jak i na stronie wyborcza.pl. A skoro mówimy o Frasyniuku, stołeczna policja opublikowała dzisiaj na swoim Twitterze materiał, który delikatnie mówiąc poddaje w wątpliwość to, co obrońca Frasyniuka mówił, starając się przekonywać, że jego klient nie złamał prawa podczas czerwcowej miesięcznicy. Osoby blokujące przejście, w tym sam Frasyniuk, nie były wbrew temu, co mówi mi mecenas Piotr Szoram, uczestnikami zgromadzenia zarejestrowanego w Urzędzie Miasta Warszawy, przekonują stołeczni. To, które było zarejestrowane, miało precyzyjnie określoną lokalizację na skwerze Hoovera, 200 metrów od miejsca blokowania. Czytamy dalej. I wróćmy jeszcze do kwestii pamięci historycznej. Instytucje państwa polskiego są odpowiedzialne za zbrodnie przeciwko ludzkości. To zdanie z listu dwóch nauczycieli z warszawskiego Wielokulturowego Liceum Humanistycznego imienia Jacka Kuronia, które opublikowało m.in. francuskie Libération, na co na Twitterze zwrócił uwagę poseł PiS Józef Leśniak. W tym liście możemy m.in. przeczytać, że polskie władze promują fałszywą dumę nieszczęśliwym, zmęczonym pracą i kredytami ludziom celem rozbudzenia w nich pogardy. Anna Sobecka w rozmowie z Niezależną poinformowała o skierowaniu w tej sprawie pisma do Ministerstwa Edukacji Narodowej z prośbą o interwencję i wyjaśnienie. A
No cóż, ja zawsze wiedziałem, że nauki humanistyczne otwierają umysł na bardzo szerokie perspektywy. Niezależna prezentuje również rozmowę z Zygmuntem Klonowskim, szefem klubu Gazety Polskiej w Wilnie. Klonowski mówił, że proces poprawy sytuacji Polaków na Litwie idzie w dobrym kierunku. Wiadomo jednak, że poważnym siłom zależy na tym, aby nas skłócić i dotąd działały one dosyć skutecznie. Dodaje, że wizyta prezydenta Dudy została przyjęta bardzo entuzjastycznie, również przez obchodzących stulecie swojej niepodległości Litwinów. Jednak Klonowski nie sądzi, aby po wizycie prezydenta doszło do natychmiastowej zmiany. No, jak się okazuje i o czym pisze też na Twitterze choćby Jacek Sariusz-Wolski, Litwa ostatecznie wybrała jednak Niemcy, a nie Polskę w zakresie współpracy wojsk pancernych. Wygląda to na wybór polityczny, a nie operacyjny, kwituje gorzko Sariusz-Wolski. I tak oto krąg nam się zamyka. Dziękuję bardzo i do poniedziałku. Czytał i relacjonował to, co się dzieje w sieci, nasz król sieciowy, Marcin Królik. Gospodarka dla każdego. Przed mikrofonem Justyna Golonko. My dziś o rynku mieszkaniowym porozmawiamy, o zmianach, jakie czekają ten sektor. W naszym studiu Bartosz Turek, analityk rynku nieruchomości z Open Finance. Dzień dobry. Dzień dobry. Rada Mieszkaniowa przyjęła specjalną specustawę mieszkaniową. Jakie są jej główne założenia? Jakie zmiany czekają ten rynek? No właściwie tutaj mamy takie pierwsze przecieki na temat tego, co może się zmienić, a przede wszystkim zmienić ma się to, że inwestycje będzie można znacznie szybciej przeprowadzić, to znaczy wszystkie procedury związane z uzyskiwaniem pozwoleń mają być skrócone do niezbędnego minimum, a także możemy liczyć na to, że więcej ziemi zostanie przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, to znaczy uwolnione zostaną grunty, które trafią i wszystkich zainteresowanych, bo zarówno będą mogły na tych gruntach budować, będzie mógł budować Bank Gospodarstwa Krajowego, ta część nieruchomościowa, która realizuje pilotażowy program Mieszkanie Plus, ale też chociażby będą mogli budować sami deweloperzy, o ile będą tym zainteresowani. Także czeka nas spora zmiana i ułatwienia w prowadzeniu inwestycji. W tym momencie jeszcze nie ma pewności, czy te zmiany będą dotyczyły tylko gruntów przeznaczonych pod ten program Mieszkanie Plus, czyli to tanie budownictwo na wynajem, czy w ogóle wszystkich gruntów, ale najprawdopodobniej ten pierwszy scenariusz tutaj wchodzi w grę. Czyli ułatwienia i przyspieszenie tych wszystkich procedur, zezwoleń, opinii, decyzji związanych z procesem budowlanym. Dziś, jak powiedział ostatnio minister rozwoju Jerzy Kwieciński, to może trwać nawet 5 lat. 5 lat to naprawdę sporo czasu przy takich inwestycjach. To pokazuje, jak bardzo uciążliwe są te procedury, też, że one mogą naprawdę zniechęcić inwestora. Faktycznie, no jeżeli spojrzymy na taką sytuację dewelopera, który kupuje działkę na przykład na obrzeżach dużego miasta i ta działka jest cały czas jeszcze rolna. Musi najpierw ją odrolnić, uzyskać warunki zabudowy, pozwolenie na budowę, to wszystko naprawdę bardzo długo trwa. Te 5 lat wcale nie jest przesadzony czas. To znaczy, ale brzmi naprawdę, aż niewiarygodnie. Tak, ale te procedury naprawdę bardzo długo się przeciągają i one są kosztowne. To też musimy mieć tego świadomość. To znaczy, jeżeli deweloper musi kupić działkę i finansuje ten zakup na przykład kredytem, no bo to jest bardzo prawdopodobne, także finansuje kredytem, to wtedy każdy rok to są odsetki, każdy rok to są koszty. Nawet jeżeli nie finansuje tego zakupu kredytem, tylko kapitałem własnym, no to też z punktu widzenia firmy, jeżeli angażuje swój kapitał, to też wiąże się z kosztem. Jeżeli ten okres pięcioletni dałoby się skrócić do faktycznie tego, co jest zapowiadane, pół roku albo rok, no to ograniczamy koszty budowy mieszkań o nawet kilka procent. To jest naprawdę bardzo, bardzo duża, ważna zmiana. Czy zatem pana zdaniem te zmiany, o których my mówimy, one rzeczywiście realnie pobudzą ten rynek budowlany i tych mieszkań w szybkim tempie będzie przybywać? Tutaj mamy taką
faktycznie będzie taką możliwość, że mieszkań zacznie się budować i rozkradli mieszkania, ludziom pozabierali. To nie jest te tego, czy to jest za dużo mieszkań, czy za mało. To jest kwestia chciwości, pozewności i dziadostwa wszelkiego określa. Jak można, mając 15 mieszkań, jeszcze zabierać ludziom? Po pierwsze, ta krótka ścieżka dochodzenia do pozwolenia na budowę, to bez wątpienia ogranicza koszty i ułatwia zaangażowanie się w cały program, ale z drugiej strony mamy też bardzo dużą podaż gruntów. To warto powiedzieć, że deweloperzy narzekają w tym momencie na to, że mają problemy ze znalezieniem w miarę przyzwoicie wycenionej działki pod budowę, mają problem ze znalezieniem pracowników, żeby te bloki mieszkalne budowali, coraz droższe mają materiały, także na te trzy rzeczy narzekają. Jeżeli mówią, tutaj, że chcą budować, ale nie mają na czym. Dokładnie że tych tak. gruntów brakuje właśnie. Dokładnie to uwolnienie tak. byłoby tutaj właśnie bardzo wskazane przecież. Mamy taką ciekawą sytuację, że Polacy bardzo chętnie chcą kupować mieszkania. W zeszłym roku kupili nawet 50 tysięcy nowych mieszkań za gotówkę tylko w kilku największych polskich miastach, a gdzie przecież cała Polska to pewnie znacznie większy wynik. Jeżeli dodamy do tego jeszcze kredyty hipoteczne, to okaże się, że grubo ponad 100 tysięcy mieszkań Polacy samych nowych mieszkań kupili, także popyt jest bardzo duży, a z drugiej strony deweloperzy mówią, że oni już właściwie znacznie więcej tych mieszkań nie są w stanie zaoferować. I teraz jeżeli od 2017 roku widzimy taki bardzo ewidentny trend, że Polacy coraz chętniej sięgają po kredyty hipoteczne, bo od tej pory boom na rynku mieszkaniowym opierał się przede wszystkim na nabywcach gotówkowych, tych, którzy kupują mieszkania tylko i wyłącznie za gotówkę. W tym momencie do tego grona coraz śmielej dołączają też nabywcy kredytujący się w bankach. No tak, ta akcja kredytowa przyspieszyła. Dokładnie tak, dokładnie tak. I efekt jest taki, że popyt przewyższa podaż, czyli mieszkania drożeją. Jeżeli teraz uruchomiony zostanie spory zasób ziemi, która będzie, powinna być tańsza, to istnieje szansa, że chociażby te wzrosty cen nie będą aż tak gwałtowne, albo nawet niewykluczone, że pojawią się znacznie te tańsze mieszkania na rynku i tutaj w dłuższym terminie może się okazać, że Polacy już nie będą aż tak dużej części swojego wynagrodzenia przeznaczać chociażby na wynajem mieszkania co miesiąc albo na opłacanie rat kredytowych. Bo te mieszkania w Polsce ciągle są bardzo drogie i mieszkania, które kupujemy i mieszkania, które wynajmujemy. Całe szczęście tutaj nie jesteśmy w ogonie starego kontynentu. To nie jest tak, że w Polsce jest najdrożej. Są też kraje, gdzie większą część wynagrodzenia trzeba wydawać na chociażby wynajem czy zakup mieszkania. Oczywiście tutaj nikłym pocieszeniem jest to, że taki przeciętny mieszkaniec Kijowa, zarabiający średnią kijowską, nie jest w stanie wynająć sobie w ogóle samodzielnego mieszkania. No, to jest nikłe pocieszenie, ale w Polsce, jeżeli taki przeciętny mieszkaniec dużego miasta, zarabiając średnią w danym mieście, musi wydać powiedzmy około 40% swojego wynagrodzenia na wynajem skromnej kawalerki. O zmianach, jakie będą pojawiać się na rynku nieruchomości, mówił nam pan Bartosz Turek, analityk rynku nieruchomości z Open Finance. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję za rozmowę, a więcej informacji gospodarczych oczywiście znajdą państwo na naszej stronie gospodarka.polskieradio.pl. Do usłyszenia, Justyna Golonko. Felieton kulturalny. Krzysztof Masłoń. W obliczu napięć polsko-izraelskich, jakie powstały wokół ustawy o IPN-ie, list otwarty wystosowała grupa najogólniej rzecz biorąc ludzi kultury i nauki, wzmocniona politykami w rodzaju eksprezydenta Kwaśniewskiego i Marka Siwca. List, którym krytykują zamierzone poprawki do ustawy, utrzymując, że ustawa w nowym kształcie sugeruje niewinność Polaków, tworząc z nich, zwracam uwagę, czyli nie z nas, a z nich, jedyny w Europie naród bez skazy. Nie tędy droga, przestrzegają, do odzyskania zbiorowej godności. Z tekstu jasno więc wynika, że godność tę Polacy utracili w latach wojny, mordując Żydów w obozach słusznie nazywanych polskimi. Wśród sygnatariuszy listu, którym wyraźnie zamarzyło się uznanie i cześć, jaką oddajemy osobom, które swego czasu podpisały na przykład list 34, a byli to m.in. Tadeusz Kotarbiński, Maria Dąbrowska, Melchior Wańkowicz, znajdujemy obecnie postaci, do aktywności których w podobnych działaniach zdążyliśmy się już przyzwyczaić, jak filozof Hartmann, aktorka Janda, prawnik Rzepliński, edytorka Schneiderman w parze z pisarzem Stasiukiem,
dziennikarz Żakowski czy niezawodna Róża Thun, ale i mniej zużyte, że tak powiem, nazwiska pieśniarzy Klejfa i Turnała, poety Zagajewskiego, reżyser Gliński, wdowy Zachwatowicz czy byłego jezuity Obirka. Ale najważniejsze są tu dwa inne jeszcze nazwiska, Jana Tomasza Grossa i Ireny Grudzińskiej-Gross. Ten pierwszy po sławnych sąsiadach nie dał zapomnieć o sobie, budząc emocje, a to strachem, to znów złotymi żniwami. Wytykano tym książkom błędy, stawiano autorowi zarzut manipulatorstwa. Zawsze jednak jakiś dyżurny autorytet zauważał, że Gross spełnia obowiązek pamięci, oddając sprawiedliwość tym, którzy byli ofiarami zagłady. Gdy krakowski znak wydał żółte żniwa, szef oficyny Henryk Woźniakowski zapędził się w wyjaśnianiu, dlaczego w ogóle wydał tę książkę tak daleko, że orzekł, iż autorzy, książkę podpisała bowiem również żona Jana Grossa, Irena Grudzińska-Gross, ostatnio jurorka literackiej Nagrody Nike, odwołują się, cytuję, do antropologii i hermeneutyki, nie są tylko historykami. Nazwanie autora sąsiadów historykiem jest nieporozumieniem. W Warszawie przed emigracją studiował fizykę, a w Stanach doktorat zrobił w socjologii. Tak naprawdę to historyczne amatorstwo ratuje go przed zarzutami zawodowych historyków. Amatorowi w końcu wolno więcej. Jeśli zaś chodzi o Irenę Grudzińską-Gross, to jest ona specjalistką w zakresie filologii romańskiej. A Gross objawił się również jako matematyk, kiedy wyliczył, że Polacy zabili w czasie wojny więcej Żydów niż Niemców, choć to z tymi drugimi, zdaje się, toczyli wojnę, liczbę ofiar niemieckich zamykając na 21-22 tysiącach, a żydowskich na 125 tysiącach. W Polsce zaprotestowały wtedy nawet te środowiska, które wcześniej wydawały się autorowi sąsiadów i jego enuncjacjom przychylne. 1 250 000 ludzi wywodził Gross, to populacja gett, którą deportowano do obozów zagłady właśnie w taki sposób, mordując przy tym wielkie grupy ludzi. Jaki procent populacji gett zabito na miejscu, trudno oszacować. Powiedzmy, że to jedynie 10%, co oznacza, że mamy 125 tysięcy Żydów, zabitych w dużej mierze przez Polaków. Polacy, dowiadują się od Grossa, zaczęli zabijać Żydów wraz z Niemcami od lata 1941 roku. Wyróżniamy orientacyjnie dwa okresy historyczne w Holokauście, likwidację gett i akcję wywożenia Żydów do obozów zagłady. Mnóstwo ludzi zabijano od razu, ponieważ próbowali uciekać, a obstawianie gett zlecane było formacjom polskim, Policji Granatowej, Służby Budowlanej, Ochotniczym Strażom Pożarnym. Polskim Radiu 24. Reklama. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Ach, przez ten chłód i wiatr moje usta są takie spierzchnięte. Próbowałam już chyba wszystkiego. Co zrobić, żeby mieć tak ładne usta jak twoje? Oj, chyba nie próbowałaś wszystkiego. Na pewno nie tego serum. Regenerum regeneracyjne serum do ust, nawet bardzo przesuszonych i spierzchniętych. Przecież ty nie masz takich. Już nie. Ryzyko nie biorę na siebie. Zagrożenie i zaryzyko. Obawy te podzielił sędzia Rafał Socha i oddalił skargę fundacji. Wzgląd na ochronę życia lub zdrowia ludzi uzasadnia ograniczenie konstytucyjnego prawa do zgromadzenia. To miała być pokojowa, milcząca manifestacja, zapewnia Łukasz Drohomirski z Fundacji Pandora. Wyroków sądu się nie ocenia. Mamy prawo to zażalić, będziemy żalić, zobaczymy, co zrobi organ wyższej instancji. Jeszcze raz podkreślam, że to narusza konstytucyjne nasze prawo do wolności zgromadzeń. Od lat obrońcy praw zwierząt sprzeciwiają się złemu traktowaniu koni i domagają się wprowadzenia w Skaryszewie zakazu sprzedaży ich na rzeź. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. W Polsce nie ma świadomości społecznej na temat chorób tarczycy, informują organizatorzy rozpoczętej dziś kampanii społecznej Tarczyca otocz ją opieką. Akcja ma podnieść poziom wiedzy na temat schorzeń, ich diagnozowania oraz profilaktyki. Choroby tarczycy są jednymi z najbardziej rozpowszechnionych schorzeń na świecie. Cierpi na nie prawie 1/4 Polaków, w tym 9-krotnie więcej kobiet niż mężczyzn. Dla zdrowia ważne jest obserwowanie sygnałów, które wysyła organizm, mówi prezes Polskiego Klubu Chirurgii Endokrynologicznej profesor Marcin Barczyński. Który się powiększa, którego wcześniej nie było na szyi, wymaga zawsze wyjaśnienia. I objawy związane z nadczynnością, czyli pacjent staje się nerwowy, pobudliwy, nie może spać, traci na wadze. Z niedoczynnością tarczycy, kiedy zaczyna przybierać na kilogramach, kiedy jest senny. Akcję kierujemy również do lekarzy, podkreśla prezes Stowarzyszenia Polskiej Amazonki Ruch Społeczny Elżbieta Kozik. Ta kampania to budzenie też wrażliwości lekarzy, bo tak naprawdę od lekarza nawet pierwszego kontaktu zależy, jak ta rozmowa przebiega z pacjentem.
pacjentem, przecież lekarz daje na przykład zlecenie na zbadanie hormonów. Około 25% populacji cierpi na schorzenie tarczycy ze zmianami nowotworowymi. Olga Bobienko, Polskie Radio 24. Klif w Orłowie nadal będzie się osuwał, ostrzegają specjaliści z Urzędu Morskiego w Gdyni. Wczoraj około 1000 ton ziemi spadło na plażę na szerokości 40 metrów. Podobne sytuacje mogą się powtórzyć w najbliższej przyszłości, mówi Magdalena Kieszkowska z Urzędu Morskiego. Klif będzie się osuwał, tak jak osuwał się w przeszłości. Jest to spowodowane procesami naturalnymi. Za sobą mamy pogodę mocno sztormową, fale podmywały klif, więc tutaj no, nie ma co doszukiwać się jakichś rzeczy nienaturalnych. Są to wszystko procesy naturalne. Część klifu osunęła się wczoraj wczesnym popołudniem. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia. I czas na pogodę. Nocą będzie pochmurno, miejscami może pruszyć śnieg. Temperatura od minus 6, minus 4 stopni na południu do minus 3, 0 na przeważającym obszarze i 2 na plusie lokalnie na wybrzeżu. W rejonach podgórskich Karpat miejscami spadek temperatury do minus 12 stopni. Wiatr na wybrzeżu w porywach do 60 km na godzinę, a jutro na niebie sporo chmur, możliwy śnieg. Na termometrach we wschodniej połowie kraju od 0 do 3 stopni, w zachodniej od 2 do 5. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po godzinie 19. Polskie Radio 24. Krzysztof Grzybowski. W tej godzinie porozmawiamy m.in. o zakończonej już wizycie premiera Morawieckiego w Niemczech. Będzie również magazyn sportowy. Zaczynamy jednak od felietonu politycznego Marka Kula. Zacznę od przykładu, bo jak mawiali Rzymianie, egzemplar docent, czyli przykłady uczą. Proszę wyobrazić sobie, że mamy przyznane jakieś świadczenia w postaci na przykład 500+. Należą się nam one jak psu zupa, bo gwarantują to regulacje prawne. I nagle dowiadujemy się, że decyzją jakichś urzędników owe świadczenia zostają uszczuplone. Zamiast 500 zł na drugie dziecko dostajemy 350, bo urzędnicy wprowadzili nowe kryterium pozwalające zmniejszyć wypłaty, uzależniając je od relacji rodzinnych. Wystarczy, że ktoś doniesie urzędnikowi o konfliktach w naszej rodzinie, by ten zmniejszył wysokość wypłaty. Dowiedzieliśmy się, stwierdza urzędnik, że mąż krzyczy na żonę, a dzieci żyją w nieustannym stresie, jak doniósł sąsiad. A więc zamiast 500 zł wypłacamy 350. Już widzę, jak radiosłuchacze pukają się w głowę i słusznie, byle nie za mocno. Wolontaryzm takich decyzji podejmowanych na podstawie subiektywnych przesłanek przypomina jakiś bantustan prawny, a nie państwo prawa. Na szczęście w Polsce coś takiego jest niedopuszczalne. Tymczasem w Unii Europejskiej, stawianej nam za wzór praworządności, demokracji i wolności wszelakich, taki bantustan prawny jest całkiem realny. Otóż komisarze Unii Europejskiej wymyślili sobie, że można wprowadzić kryterium, które pozwala obniżyć, a może i podwyższyć wysokość subwencji unijnych. Tym kryterium jest stan praworządności w danym kraju zrzeszonym w Unii. Jeśli komisarze uznają, że naruszona została praworządność w jakimś kraju, to mogą obciąć środki unijne. Wiadomo, że w tym lex specialis chodzi o Polskę, choć następne mogą być Węgry. W opinii komisarzy pod przywództwem Franza Timmermansa reformy wymiaru sprawiedliwości zagrażają prawidłowemu funkcjonowaniu demokracji w Polsce. Podobne zasady, a nawet dalej idące, jeśli chodzi o proces mianowania przez rządzących polityków sędziów, są dopuszczalne w Niemczech i w wielu innych krajach europejskich. W Polsce zaś te regulacje stanowią zagrożenie praworządności. Jak to możliwe? Otóż Niemcy, jak orzekły tamtejsze Zeitungi oraz rządzący politycy, są dojrzałą demokracją i dlatego minister sprawiedliwości może bezpośrednio mianować sędziów. Nasuwa się zatem prosta konstatacja, że Polska jest demokracją niedojrzałą, która nie dorosła do takich europejskich regulacji. Niemcy, jak potwierdziła kanclerz Angela Merkel na dzisiejszej wspólnej konferencji prasowej z premierem Mateuszem Morawieckim, konsekwentnie będą popierać Komisję Europejską w walce o praworządność w Polsce. I to jest bardzo zabawne, bo akurat w Niemczech obowiązuje ograniczona demokracja. Zakazane są tam ogólnonarodowe referenda, po prostu czegoś takiego nie przewiduje niemiecka konstytucja. Stało się tak za sprawą władz okupacyjnych, szczególnie USA, które nadzorowały pisanie konstytucji RFN. Nauczeni historycznym doświadczeniem, kiedy to w referendum w 1935 roku ponad 90% Niemców oddała pełnię władzy Hitlerowi. Otóż mając to w pamięci, Amerykanie postanowili konstytucyjnie zakazać ogólnonarodowych głosowań.
I może dobrze, że tak jest, bo nigdy nie wiadomo, co naszym niemieckim przyjaciołom strzeli do głowy. Nie przeszkadza to jednak niemieckim politykom pouczać i strofować inne kraje europejskie, szczególnie Polskę. Demokracja w Niemczech jest ograniczona, ale za to nieograniczone jest przekonanie, że są supermocarstwem moralnym, jak zgryźliwie nazywa swoją ojczyznę eurodeputowany Hans Olaf Henkel. Przypomina mnie śmiało, że poczucie wyższości narodowej i konieczność wprowadzania wyższej kultury niemieckiej było ideologiczną przesłanką do agresji niemieckiej na Polskę w 1939 roku. I to poczucie misji dziejowej towarzyszy Niemcom i dziś, a wykorzystują w tym celu usłużną Komisję Europejską. Bantustan prawny kwitnie w Brukseli, bo ma wiele zalet. Pozwala krajom słabszym narzucać wolę krajów dominujących i doprowadza do takiej relatywizacji prawa, że określenia demokracja czy praworządność już nic nie znaczą. Jest jednak jedna istotna wada uzależnienia wysokości dotacji od tak zwanej praworządności. Jeśli Polska jako pierwsza zostanie objęta tymi sankcjami, a więc uznana krajem niepraworządnym, to powstaje nowy problem. Jak od takiego kraju, zagrożonego dyktaturą, jak twierdzi Róża Thun, kraju, gdzie łamane są prawa obywatelskie, pobierać pieniądze na składkę unijną? Przecież to ociera się o paserstwo. A na to krynica demokracji i praworządności Komisja Europejska pozwolić sobie nie może. I wtedy te budzące obrzydzenie składki polskie do Unii Europejskiej zostałyby w naszym budżecie, a jest to suma przekraczająca 20 miliardów złotych. Nawet jak nam obecną dotację, to będziemy mieli więcej pieniędzy, które zostaną w kraju. I tym sposobem, nie wychodząc z siebie na widok różnych Timmermansów, wyjdziemy na swoje i to z większą kasą. Temat dnia. Polskie Radio 24, 11 minut po godzinie 19. Krzysztof Grzybowski, teraz zmieniamy temat. Dosłownie kilkanaście minut temu, jeżeli wierzycie oczywiście depeszom agencyjnym, powrócił z Niemiec premier Mateusz Morawiecki. W Niemczech oczywiście odbył kilka ważnych spotkań, m.in. z kanclerz Angelą Merkel. W naszym studiu gość, z którym właśnie na ten temat porozmawiamy, pan Michał Kędzierski, Centrum Inicjatyw Międzynarodowych. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Chciałbym zacząć jednak nie od tego, czego te rozmowy dotyczyły i na ile to było ważne spotkanie z różnych powodów. Ale chciałbym zacząć od tego, na ile to, co dzieje się w tej chwili w Niemczech, mowa oczywiście o wciąż trwających, niekończących się rozmowach dotyczących koalicji, ma wpływ na to, jak tego typu spotkanie międzynarodowe, w tym przypadku spotkanie z premierem Polski, jak się odbywają, jaką sytuację właściwie na co mogą sobie pozwolić niemieccy politycy, no, wiedząc o tym, że za plecami mają problemy. Na ile ich pozycja w tych rozmowach jest słabsza, mocniejsza, taka sama, niezmieniona? Oczywiście to, w jakiej sytuacji znajdują się politycy we własnym kraju, odgrywa bardzo ważną rolę przy rozmowach z partnerami zagranicznymi. To, czy pozycja premiera Morawieckiego i kanclerz Angeli Merkel w tym momencie jest diametralnie różna. Premier Morawiecki dopiero co rozpoczął swoją przygodę na stanowisku premiera polskiego rządu i według wszystkich gwiazd na niebie możemy powiedzieć, że będzie ją pełnił przez długie miesiące i może więc planować swoją politykę z dużym wyprzedzeniem. Z kolei kanclerz Angela Merkel tak na dobrą sprawę nie może być wciąż pewna, czy za miesiąc wciąż będzie kanclerzem Niemiec, w jakiej konstelacji będzie rządzić, czy to będzie rząd według umowy koalicyjnej, którą niedawno podpisano z socjaldemokratami, czy to będzie rząd z socjaldemokratami, czy być może jeśli właśnie SPD nie zgodzi się na umowę koalicyjną, nie zgodzi się na wspólny rząd z HDK-ami. Co nie jest wykluczone? Absolutnie nie jest wykluczone. W najbliższym czasie, między 20 lutego a 2 marca, socjaldemokraci, wszyscy członkowie partii, ponad 450 tysięcy osób, będą mogli zagłosować nad tym porozumieniem, które osiągną m.in. Martin Schulz z Angelą Merkel. W związku z tym wciąż to pytanie jest otwarte, bo socjaldemokraci bardzo krytycznie oceniają ostatnie 4 lata rządów z Angelą Merkel. Mocno na tym stracili, na tej konstelacji. W wyborach spadli do poziomu 20%, a w tym momencie, po całej historii
z negocjacjami koalicyjnymi z HDK-ami. W tym momencie najnowsze sondaże dają mi 16%. Tylko 1% więcej niż AfD. To jest katastrofa. Nigdy w Niemczech po II wojnie światowej SPD nie było w tak katastrofalnej sytuacji politycznej. Więc to wszystko oddziałuje na członków tej partii i stawia przed nimi pytanie, czy faktycznie warto brnąć dalej w tą koalicję z HDK-ami. Więc w żadnym wypadku nie możemy powiedzieć, że za miesiąc ta konstelacja się potwierdzi, że Angela Merkel zostanie kanclerzem po raz czwarty ze stabilnym gabinetem większościowym, czy być może nie będzie na przykład musiała pójść na rząd mniejszościowy, a być może będą przedterminowe wybory, co w ogóle postawi znak zapytania nad jej przyszłą karierą polityczną. Więc te pytania oczywiście gdzieś z tyłu głowy Angeli Merkel i jej rządu na pewno są i utrudniają jej prowadzenie polityki w najbliższych miesiącach. Ale utrudnianie to jedno, a realny wpływ na pewne decyzje, na to, jakie stanowisko zajmuje dany kraj, w tym przypadku Niemcy, to drugie. Premier Morawiecki pojechał do Berlina, pojechał do Niemiec z kilkoma ważnymi problemami do rozwiązania. No ten najważniejszy problem to jest oczywiście kwestia szeroko rozumianego wizerunku, poprawy wizerunku Polski, trochę ocieplenia tych relacji pomiędzy Polską a Unią Europejską i również pomiędzy Polską a Niemcami, bo nie ma się co oszukiwać. Jeżeli relacje polsko-niemieckie będą lepsze, to będzie się to przekładać również na relacje Polski z Unią Europejską. Na ile w stanie takiego zawieszenia, takiej niepewności po stronie niemieckiej, no rzeczywiście możemy liczyć na to, że tego typu rozmowy, tego typu spotkania coś przyniosą. Z samą pewnością powinniśmy starać się o to, żeby zażegnać ten spór, który przez ostatnie 2 lata miał miejsce na linii Warszawa-Berlin i przede wszystkim Warszawa-Bruksela. To leży w naszym interesie, żeby walcząc o swoje racje, o swoje interesy, jednocześnie nie zaogniać relacji z kluczowymi dla nas partnerami, a Niemcy są absolutnie kluczowym partnerem nie tylko dlatego, że są naszym sąsiadem, największym partnerem gospodarczym, ale są też kluczowym partnerem politycznym ze względu na ich rolę w Unii Europejskiej, ponieważ my naszą przyszłość i słusznie widzimy w Unii Europejskiej, to w naszym interesie powinno być to, żeby wszelkie problemy, jakie mamy w relacjach z Niemcami, załatwiać w sposób pokojowy i pozostawać w konstruktywnym dialogu. Dlatego jak najbardziej powinniśmy się o te relacje starać i po prostu nasze argumenty stawiać na agendzie bilateralnych relacji w sposób konstruktywny, pragmatyczny.